W poprzednim rozdziale pokazaliśmy różne metody dodawania ziarna. Teraz zajmiemy się praktycznym przykładem. Pracujemy cały czas w tej samej grupie, stylizacja na stare zdjęcia. Otwieramy dokument Ziarno w praktyce JPG. Mamy zdjęcie przekonwertowane na skalę szarości. I teraz chcemy wprowadzić bardziej naturalny efekt, dodając ziarno. Chcemy po prostu to zdjęcie trochę zmiękczyć. Ziarno dodamy na kolejnej warstwie. Czyli jak zwykle użyjemy kombinacji Ctrl-J. Upewnijmy się, że górna warstwa została zaznaczona. Jak wiemy z rozdziału poprzedniego, mamy tutaj do dyspozycji dwa podstawowe filtry. Możemy skorzystać z galerii filtrów, albo przechodzimy do grupy szum i wybieramy pierwszy filtr, czyli po prostu dodaj szum. Ustawmy sobie powiększenie na 100% i ustawmy taki obszar, żeby zmiany były dobrze widoczne. Najpierw oczywiście będziemy musieli ustalić wartość. Upewnijmy się, że wybraliśmy rozmieszczenie gaussowskie i zaznaczyliśmy opcję szum monochromatyczny. Teraz klikniemy na przycisku OK. Możemy odznaczyć górną warstwę, aby porównać to ze zdjęciem oryginalnym. Zmiany będą lepiej widoczne, jeśli ustawimy tutaj powiększenie 100%. Problem polega na tym, że wartość była nieco za duża. Mamy zbyt silny szum. Zawsze go możemy osłabić, wprowadzając nieco mniejsze krycie. No ale w dalszym ciągu mamy trochę nienaturalny efekt. To ziarno występuje na całej powierzchni zdjęcia, a my chcemy zastosować je selektywnie. Chcemy ograniczyć to ziarno do wybranych obszarów, na przykład do obszarów jaśniejszych albo ciemniejszych. W tym celu musimy dodać maskę do naszej górnej warstwy z ziarnem. Taką maskę utworzymy w ciekawy sposób. Najpierw stworzymy zaznaczenie na podstawie jednego kanału. Przejdźmy teraz do panelu kanały. Oczywiście do wyboru mamy trzy pozycje: czerwony, zielony oraz niebieski. Może skorzystajmy właśnie z kanału czerwonego. Chcemy na jego podstawie utworzyć zaznaczenie. W tym celu trzymamy wciśnięty klawisz Ctrl i klikamy na ikonce kanału czerwonego. No i rzeczywiście utworzone zostało zaznaczenie. A skoro mamy zaznaczenie, to teraz możemy na jego podstawie utworzyć maskę. Powróćmy do panelu warstwy, upewnijmy się, że górna warstwa jest teraz zaznaczona. Potem wybieramy polecenie Dodaj maskę. I zauważmy, że teraz rzeczywiście osiągnęliśmy bardziej naturalny efekt. To ziarno zostało zastosowane selektywnie. Powróćmy do powiększenia 100%. Porównajmy to teraz z poprzednim stanem, sprzed zastosowania maski. Taką maskę możemy tymczasowo wyłączyć, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Potem po prostu na masce klikamy jeden raz. Czyli teraz ziarno działa z jednakową siłą na całej powierzchni, a teraz stosowane jest selektywnie. Zauważmy, że nasza maska to różne odcienie koloru szarego. Czyli tam, gdzie mamy odcienie jaśniejsze, tam mamy silniejsze ziarno, a tam, gdzie mamy odcienie ciemniejsze, tam ziarno oczywiście jest słabiej widoczne. Wyraźnie widzimy, że tutaj w prawym górnym rogu mamy dużo ziarna, jest ono dobrze widoczne, ale już tutaj poniżej, na tych ciemniejszych obszarach, ziarno jest znacznie słabsze. Jeszcze raz to możemy porównać z poprzednim stanem zdjęcia. To może spróbujmy teraz tą warstwę skopiować, czyli znowu użyjemy kombinacji Ctrl-J. Chcemy nasz efekt rozwinąć jeszcze bardziej. Wybierzemy w tym celu tryb mieszania łagodne światło, ale jednocześnie wyłączymy maskę tej górnej warstwy. Czyli po prostu trzymamy wciśnięty klawisz Shift i klikamy na masce. Ewentualnie możemy ją kompletnie usunąć. Pamiętajmy o tym, że użycie trybu łagodne światło spowoduje także zwiększenie kontrastu. Jeśli więc uznamy, że efekt jest za silny, no to zawsze możemy zmniejszyć krycie tej górnej warstwy. No ale porównajmy to ze stanem poprzednim. Zauważmy, że teraz uzyskaliśmy ciekawszy, bardziej naturalny efekt i jednocześnie uzyskaliśmy nieco większy kontrast. Właśnie dzięki temu, że użyliśmy tego trybu łagodne światło. To może na koniec przytrzymamy wciśnięty klawisz Alt. Mamy zdjęcie oryginalne. Dodaliśmy potem ziarno. Zastosowaliśmy także maskę, czyli dzięki temu efekt jest bardziej naturalny. Ziarno zastosowane jest selektywnie do wybranych obszarów. Potem tą warstwę skopiowaliśmy, użyliśmy trybu łagodne światło, czyli uzyskaliśmy większy kontrast i większe zróżnicowanie naszego ziarna. Po prostu to ziarno rozłożone jest teraz w bardziej naturalny, w ciekawszy sposób.